pośrodku stawu unoszą się nieporównywalnie duże i kolczaste liście gigantycznych lilii wodnych z rodziny Victoria. Gorący, wilgotny klimat i bujna roślinność wokół dużego stawu daje poczucie lasu deszczowego. Rosną tutaj inne lilie wodne, lotos indyjski, papirus, drzewa namorzynowe i wiele innych. W bocznych stawach i rabatach można zobaczyć kilka upraw tropikalnych, takich jak trzcina cukrowa, ryż, fasola długa oraz różne rośliny skrobiowe i ogórkowe. To nie tropikalna wyspa ani puszcza amazońska. To magiczne miejsce znajduje się w Sztokholmie. Mam na imię Wojciech i dziś zabieram Was do magicznego domu Wiktorii. Chodź ze mną. Od 1900 roku dom Wiktorii wznosi szklaną kopułę nad pobudzającą wyobraźnię tropikalnym światem. Można tu spotkać gigantyczne lilie wodne i inne rośliny wodne z całego świata. Te gigantyczne lilie wodne pochodzą z Ameryki Południowej i rosną w dopływach Amazonii i Panamy. Po raz pierwszy zostały odkryte na początku XIX wieku przez europejskich odkrywców i wzbudziły tak duży podziw, że nazwano je na cześć ówczesnej angielskiej królowej Wiktorii. Lilie mogą mieć średnicę do 2,5 metra, a średnica kwiatu do 40 cm. Bardzo dziękuję za obejrzany materiał. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny.